już za 7 miesięcy w tym miejscu zaludni się młodzież z całego świata. Przyjadą na dni w diecezjach do naszego miasta, do naszej archidiecezji. Nie będzie tutaj wolnego miejsca, aby stanąć i razem z nimi bawić się i świętować i cieszyć się z tego, że jesteśmy w kościele. Chcemy być tego dnia tutaj. Chcemy już dziś cieszyć się z tego, że podążamy za Chrystusem. A to oznacza towarzyszyć mu zgodnie z zasadami Kościoła. Zobaczcie, ilu nas tu dzisiaj jest. Nie można samemu podążać za Chrystusem. Wierzyć oznacza wzajemnie wspierać się w wierze i na wierze innych. Tak podkreślał Benedykt XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Ojciec Święty poprosił wtedy młodzież, aby tak kochała Kościół i modliła się za papieża. Benedykt XVI pobłogosławił uczestników Światowych Dni Młodzieży i wręczył im krzyż. Zachęcił też i posyłał jednocześnie na cały świat z misją nowej ewangelizacji. Papież zwrócił się wtedy do młodych Polaków przybyłych do Madrytu. Chciejmy ponownie usłyszeć te jego słowa do nas. Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą, zakorzenieni w Chrystusie, niech owocują w was otrzymane w tych dniach od Boga talenty. Bądźcie Jego świadkami. Nieście innym orędzie Ewangelii. Waszą modlitwą i przykładem życia pomagajcie Europie odnaleźć jej chrześcijańskie korzenie. Przemawiał Benedykt XVI po polsku. Czyż i nasz Chrystus nie zaprasza do radykalnego opowiadania się po Jego stronie w naszej szkole, pracy, na studiach, wśród przyjaciół i rodziny. Pragnie, aby w naszej ojczyźnie, mieście, domu Jego zasady i Jego miłość, które dał wraz i poprzez swoje objawienie, które dzisiaj wspominamy, był obecny nie tylko od święta. Wtedy będzie prawdziwy cud. Cudem jest też to, że mamy chociaż odrobinę śniegu. To jest piękny prezent od Pana Boga na dzisiaj. Jest trochę biało, ale nie jest też tak bardzo zimno. Dzięki temu możemy iść radośnie, uśmiechnięci do naszego sąsiada Polaka.